Thank you. For one moment, Mr. Maruszek, please. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy uważać, żeby emocje nie pozbawiły nas jakiegoś elementarnego, zdrowego rozsądku. Nazywajmy rzeczy po imieniu, takimi, jakimi one są. To nie jest żadna spontaniczna akcja, że nagle tylu ludzi zechciało przyjechać do Europy. To jest bardzo dokładnie zorganizowany od dawna proceder zarzucania Europy falą migracyjną. Europa została tą falą migracyjną dosłownie zaatakowana. Gdyby oni tutaj byli chętnie widziani i oczekiwani, to tej debaty przede wszystkim by nie było, a gdyby była, to każdy by się domagał przydziału jak największej kwoty tych imigrantów, gdyby to było radość i szczęście dla krajów europejskich. Ale nie jest to ani radość, ani szczęście. My wiemy, że to jest dramat, że to jest nieszczęście Europy, ta fala migracyjna, i staramy się przed tym bronić. I każdy kraj ma naturalne prawo do obrony. Jeżeli teraz zgłasza się pomysły, że należy jakiś kraj zmusić do tego, żeby przyjął jakieś kwoty, to jest to tylko pomysł prowokowania konfliktu wewnątrz Unii Europejskiej. Kompletnie niedopuszczalny, bo każdy ma naturalne prawo do obrony i należy to prawo uszanować. Dziękuję bardzo. Mrs. Gabriel, one minute, please. Merci, Madame la Présidente. Oui, il est temps d'arrêter de déplacer le problème dans l'espace et dans le temps. Oui, il est temps maintenant de déplacer des barrières institutionnelles, des égoïsmes nationaux et des discours populistes. Je me limiterai à trois observations. En premier, oui, la Méditerranée, mais ne perdons pas de vue